Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego odcinka, klikajcie subskrybuj, pamiętajcie też o dzwoneczku i oczywiście o formie wybrania na powiadomienia wszystkich. Byście mogli dostawać każde powiadomienie związane z moim filmem czy live'em, aby nic was nie ominęło. Nie zapominajcie też oczywiście o łapeczce w górę, która bardzo motywuje do kolejnych filmów. Cześć, siemano, witajcie z tej strony MrDamo15. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku, oczywiście na moim kanale. I zaczynamy nową serię, o której mówiłem na ostatnim sprawdzaniu map, że może ona powstać i właśnie powstała. Witam serdecznie w Baszkowie, na tym pięknym gospodarstwie, no, o którym tak bardzo no, oglądałem go i tak cudownie mi się podobał na sprawdzaniu właśnie tej mapy. I oczywiście udało się. Z jednej strony dziękuję wam serdecznie na początku, którzy widzą oczywiście moim, którzy mówili mi, podpowiadali, pisali w komentarzach, tych, którzy powiedzieli, że jest save i oczywiście wszystkie modpack i save do właśnie tej mapy. No i oczywiście postanowiłem zobaczyć, co tam ciekawego kryje ten save i modpack. No a on kryje naprawdę piękne, ale to naprawdę piękne maszyny, jakim jest John Deere 7730, już tu przygotowany na pierwsze cięcie łąk, bo wiadomo, na tej serii będziemy zajmować się krowami. Sztuk krów będzie trochę, ja leczę tak na początek około 40, potem będziemy się bawić coraz dalej, coraz dalej. Najpierw musimy się tutaj zaklimatyzować, bo zaczynamy od zera i będę chciał coś w ten deseń bawić się jak z, od zera co, no, na ten deseń, czyli normalnie siejemy wszystko po kolei, robimy sianokosy i tak dalej. Maszyny, które nie będą mi potrzebne, na pewno będę sprzedawał i zarabiał, bo mam 120 tysięcy i tak to wygląda. Mamy też ciekawe maszyny początkowe, razem właśnie z tym save game'em. Też bardzo chciałbym podziękować, zarazem pozdrowić młodego 98, który napisał mi naprawdę fajny komentarz pod sprawdzaniem map i potem właśnie jeszcze polukałem jego fanpage'a, na którego serdecznie zapraszam, bo naprawdę fajne rzeczy. Tam też jest do pobrania modpack, taki sam właśnie jak ja tutaj używam, i save do wgrania do gry, tak ładnie poukładanymi maszynami. No, bo wiele ładniej były poukładane, zanim ja tu wbiłem, troszeczkę musiałem powystawiać, poprzestawiać, bo musiałem wystawić kombajn, który był tu ustawiony, bo musiałem się dostać do maszyn. Tu jeszcze przyczepy są, wózek i z headerem też do niucha, więc tutaj na pewno żniwa już niedługo. Ale cała reszta pozostawała, oprócz właśnie John Deere'ów, których na razie używam, bo powiem szczerze, nie przypomniałem sobie, że używam w ogóle John Deere'ów w tym farmingu. A znaczy, no tam na pewno na jakichś odcinkach, ale to tak mało, że aż szok. Dzisiaj akcja oczywiście siewy, bo tu mamy wiosnę, czyli tak jak normalnie mamy wiosnę, tak samo mamy wiosnę w Baszkowie. Najpierw poleciłem właśnie, żeby było już zasiewami, potem od razu polecimy z właśnie z akcją tutaj sianokosy, na której już no, gotowy jest John Deere. No może trochę mała ta akcja z tymi kosiarczkami, ale już nie chcę znowu kupować wszystkiego nowego. Fajnie by było właśnie się rozrastać i to by było ciekawe, więc wsiądźmy. Czy ja mam tutaj coś takiego od uotwieranie coś? Nie, nie, chyba nie mam. No dobra, nie każdy może mieć, dobra. Więc my ruszmy w pole. Nie ma to tamto. Ojej, powiem szczerze, że ostatnio ogromnie mam mało czasu, żeby w ogóle sobie grać tak luzem w coś innego niż od zera do farmera. Tu ruszyłem tam, zobaczyłem jak tam ta trawa kosi, jak te kosiarki są dobre. Więc naprawdę tutaj taka nowa seria na pewno troszeczkę no, polepszy mi się granie i na początek wiadomo, ta seria jest typowo dla mnie, ale gdy oczywiście będę kogoś no, potrzebował do pomocy, to liczę, że kogoś chętnego się na pewno weźmie. Dlatego ta seria nie będzie typowo z kimś, bo jak dobrze wiemy, ciężko zgrać się ze wszystkimi w jednym momencie, dlatego jak to się mówi, jak będę kogoś potrzebował, to sobie weźmiemy. I już na samym początku akcja dymy.
No ładnie, dobra. A wiemy, że pola są kupowane, więc może być ten dylemat taki, że jest ta miedza będzie szeroka, ale zaraz spokojnie. Czy to pole jednak należy do mnie? Halo, halo. Przecież prawo widzicie należy do mnie. Jo. Czyli kupno pól jest spoko, ale moim zdaniem te miedzy to coś w podobie jak akcja u Pawsona na mapie, też bardzo dalekie, albo po prostu coś nie hala. Aż przejedziemy się dalej. Nie wiem czemu akurat tyle muszę przejechać tutaj. Miałbym odzywać się do właśnie do autorów, znaczy to bardziej do autora, do młodego. Jeżeli coś bym miał problemy z mapą, chyba mi się muszę odezwać. Dobra, mamy na razie początek, ale umówmy się, że obsiejemy ten kawałek. O, będziemy często widywać coś takiego? No zobaczymy, pojedźmy najpierw tędy. Umówmy się, że już ruszyłem w tym miejscu, to już tak sobie będę teraz jechał. Nie wiem, jak to będzie wyglądać dalej. No, komplikacje na samym początku. Uwielbiam to. Nie sprawdzałem, nie bawiłem się, bo chciałem zacząć od zera. Zobaczyłem mapy, może zobaczyłem mody, zobaczyłem mapę, o którą i tak dobrze nie sprawdziłem, bo w komentarzach pisaliście mi, że można się przejechać mleczarką. Tak jest, aż jestem zdziwiony, że jest mleczarka i mogę się nią przejechać. Naprawdę fajna sprawa. Zarazem, więc in plus. I naprawdę dużo, dużo tutaj ciekawych rzeczy, więc zachęcam do pobierania. Najciekawszą właśnie zawsze jest. Powiem szczerze, że co do akcji tutaj z kupnem pól, to szczerze nie widziałem mapy na razie, która nie miałaby z tym problemu. Nie, oprócz nieoryginalnej oczywiście. Dużo mapy niestety nie mam do czynienia, ale te, które ja przejrzałem, każda miała nawet minimalny problem właśnie pod tym względem, że gdzieś ten obrys się nie zgadzał, więc to też zarazem na pewno nie pomagało. Ale tak to ogólnie, no wiadomo, trzeba sobie jakoś radzić z tym wszystkim. Na sam początek też dostałem tutaj z całego modpaku dość mały siewnik, więc tutaj daleko nie pobawimy się, ten sezon sobie obsiejemy, co mamy obsiać, a potem będziemy kombinować. Widzę, że jakieś tutaj uskoki na mapie są, które no, prawowicie na polach się znajdują, bo zawsze tam jakieś dołki na polach, na przykład nawet w moich okolicach, gdzie są właśnie długie i wąskie, gdzieś idzie taki rów właśnie przez pole. No wiadomo, że ten uskok nie jest taki, ale chyba, żeby był bardziej w grze widoczny, właśnie można było takie coś zrobić. No zobaczymy. Ale że to są pierwsze testy moje na tej mapce, więc będziemy sobie tutaj oglądać. I zarazem pierwsze zabawy na John Deere'ach też takie u mnie na kanale, więc fajna sprawa. Bardzo mi się to będzie podobać. I teraz wersje kolejne, czyli co do live'ów, na pewno z jednej strony dla tych, którzy czekają na coś ode mnie, serdecznie przepraszam, bo live'a już nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem, ale nie mam czasu. No wiadomo, gdy tylko znajdę chwilę czasu, od razu ten live się ukaże na właśnie YouTubie, na moim kanale, ale na razie na pewno nie będę obiecał kiedy, bo może to być nawet, jak to się mówi, dzisiaj, może to być jutro, ale na razie tego nie mówię, bo nie wiadomo, jak to wszystko może wypalić. Jest roboty, wiadomo, wiosna, coraz więcej takich duperelków i naprawdę ciężko ogarnąć sobie chwilę czasu, ale tak to na pewno kiedyś to wszystko wróci do normy, live na pewno się ukaże, więc tutaj możecie być pewni, wszystko się ogarnie. Najgorszym tym wszystkim jest to, nawet sam zauważyłem po waszych komentarzach, opiniach, czy nawet wręcz frustracji na temat YouTube'a. Nie dziwię się, bo ja mam to samo. Nie po to właśnie zrobili te powiadomienia, nie po to te dzwoneczki, pierdziołki i inne wariactwa, żeby ono się bugowało, nie działało i nie pomagało zarazem.
Dlatego dla niektórych, jak widziałem, to moje intro jest słabe i nie w moim stylu, ale to intro, które jest przed każdym filmem i na razie, póki jest, będę dawał, jest dla przypomnienia, jest to dla was, żebyście patrzyli. Może nie każę wam przy każdym filmie, ale dość często właśnie zaglądać pod ten dzwoneczek, czy tam gdzieś YouTube nie popsuł wam tego, że macie oglądać wszystkie wiadomości, wszystkie, przepraszam, powiadomienia na temat moich live'ów, czy właśnie filmów, żeby ten dzwoneczek działał. Musicie wchodzić nie raz, nie dwa, sprawdzać, czy jest nadal zaznaczone, żebyście te wszystkie dostawali. Więc to jest bardziej dla was, dla pomocy, żebyście wiedzieli o tym, bo są tacy na pewno, którzy nawet nie wiedzą, że jest coś takiego jak wersja dzwoneczka, którą trzeba kliknąć i tam jeszcze coś w nim poszperać. Dlatego postanowiłem się takie wam coś nagrać. No i oczywiście też zostawienie tego suba dla tych, którzy są nowi, łapeczki w górę, no żeby ten kanał jednak się rozrastał, coraz był wyżej, bo naprawdę, no, jest moc. Nie powiem, że nie, bo lecimy do przodu. Już jest nas chyba ponad 100. Żeby was nie okłamać, 12 tysięcy? Coś w tym stylu, nawet nie wiem, naprawdę. Czy 111, czy 112, coś w tych granicach. Naprawdę to miłe, że widać, że ciągle idziemy do przodu. Po tych 100 tysiącach naprawdę coraz lepiej to wygląda. Szkoda, że YouTube na razie się psuje i nie widać nawet zalążka czegoś dobrego na razie, żeby się to miało poprawić. Szkoda, ale właśnie widzę po komentarzach, że was też to denerwuje, bo nie po to właśnie dajecie te łapki, nie po to dajecie dzwoneczki, suby, żeby potem YouTube miał was gdzieś i przy takiej mechanizacji i technologii teraz w tych czasach, gdzie wszystkie telefony przeważnie mają internet i gdy jest włączony, on powinien od razu cyk wyskoczyć powiadomienie, a tu nie, niestety nie od każdego z nas wyskakuje to powiadomienie i to nie jest fajna rzecz, wielka szkoda niestety. Dlatego namawiam was, pamiętajcie o właśnie tych subach, o dzwoneczkach, o sprawdzaniu tego, o łapkach w górę. Właśnie po ten deseń miała wersja tego intra na początek, która niektórym z was naprawdę się, znaczy niektórym, większości z was się podoba. Nie oszukujmy się, bo więcej było komentarzy pozytywnych niż negatywnych na temat tego intra, dlatego bardzo się cieszę, że wam się to podoba. I powiem szczerze, że znaczy ogólnie przygotowanie do tego intra to może było takie jednodniowe, bo tak się zastanawiałem, czy zrobić coś takiego, czy nie. Potem postanowiłem, że czemu by nie. Uczyłem się, no parę godzin się uczyłem właśnie takich przejść, tych kombinacji, bo no nie jestem, jak to się mówi, urodzonym, że tak powiem, twórcą filmików takich intr czy coś w tym stylu, tak? Musiałem ogarnąć swój właśnie program do renderowania, żeby w nim sprawdzić, jeszcze na dodatek jest on po angielsku, gdzie są te wszystkie przejścia, jak się je robi, bo przejścia nie ma coś takiego, że ja sobie zażądam, że to przejście ma być i to przejście się od razu ukaże. Niestety nie ma tak dobrze. Dlatego trochę nauki i powiem szczerze, jedyny plus taki z tego interesu, jaki był, to że naprawdę za pierwszym razem udało mi się całość nagrać. Powiem szczerze, chyba tylko jedną rzecz dogrywałem, taką wstaweczkę jeszcze dodatkową. Dlatego nie było coś takiego, że nie wiem, z 5, 6, 10 razy próbowałem nagrywać, tylko podszedłem bez żadnego rozpisywania z głowy, rachciach, ciach i za pierwszym razem udało mi się to ładnie skleić. Dlatego to tak szybko i zwinnie wyszło potem. Oczywiście najważniejsze i najgorsze było już potem tylko to ładnie zmontować, wyrenderować i jest git. Dlatego powiem szczerze, że fajnie to wygląda. Co do właśnie tych live'ów już powiedziałem, co do odcinków na razie, znaczy co do odcinków nie, na razie co do tych filmów, do tych intr i takich pierdółek. Co do filmów, na razie chciałbym zacząć tutaj pięknie serię na tym Baszkowie, żeby się ładnie rozrastać. Czas daję na 5, żeby jednak trochę ten czas powoli szedł. Nie daję czas na 15, bo za szybko by mi ten dzionek uciekał, więc no nie przesadzajmy.
ale żeby jednak się przesuwał, bo już mieliśmy chyba 13, jak zaczynaliśmy, teraz jest prawie 15, dlatego ten czas w grze całkiem fajnie ucieka, trzeba się napić. Powiem wam szczerze, że jak się nagrywa się od zera czy od ara, to człowiek tak trochę pogada, trochę odzipnie, trochę się napije i zawsze to jest właśnie taka różnica. Niestety, jak już wchodzą takie wersje singlowe, to już trzeba sobie radzić we wszystkim samemu. Dlatego polecam każdemu pić wodę, bo bez tego nasze gardła by padły i to bardzo szybko. Nieraz mnie to spotyka, ale na razie sobie radzę. Choroba ostatnim razem, jak dobrze pamiętacie, chyba w marcu. I cisza. Więc jest git. Dalej, co do filmów. Na pewno miło przyjęliście sprawdzanie map, więc na pewno też będą się odcinki pokazywać. Z jednej strony dziękuję wam teraz za naprawdę dużą ilość łapek w górę, które bardzo mnie motywuje do filmów. Bardzo mi łapki podskoczyły w statystykach. Tam, gdzie kiedyś dostawałem 1500 łapek, teraz mam niekiedy nawet ponad 2000. Tam, gdzie miałem kiedyś 2000, teraz miałem nawet 3. Więc jest naprawdę miło, a tam, gdzie naprawdę łapek miałem po 600-800, zrobiło się nawet po 1500. Ale mniejsza z tym. Za to już wam serdecznie dziękuję, a liczę, że nadal taka frekwencja fajnie będzie łapek, bo jak już mówię, fajnie widzieć, że lubicie to oglądać i zostawiacie tą łapeczkę i to jest miłe. Co do filmów, jeżeli będzie sprawdzanie, to będę też oczywiście od was tutaj wymagał jakichś fajnych mapek. Już tam żeście, chociaż miała być polska zagraniczna i taka wymienność tych map, co nie? Ale duża ilość też poleciała na polską mapę, oczywiście komentarzy. Dlatego w następnym odcinku pojawi się kolejna polska mapa. Musi być naprawdę super, jeżeli tak wielu z was napisało podobne komentarze z podobną nazwą. Bo zdarzały się, że gdzieś tam się 3 razy umiały w mojej karierze pojawić się te same nazwy map, tak? Ale żeby, no, tam na pewno wiele więcej komentarzy było pod względem tej mapy, żeby sprawdzić. Nie będę wam mówił właśnie tytułu, żeby to była taka niespodzianka. Jedynie co wam podpowiedziałem, że to naprawdę Polska. Więc tu już ten plus. Zobaczymy. Nie wiem, kiedy dokładnie uda mi się nagrać to sprawdzanie map, ale postaram się dla was na pewno coś takiego nagrać, żeby to sprawdzenie było może raz w tygodniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dlatego sprawdzanie, jeżeli oczywiście wam się spodoba ta seria, na której teraz jesteśmy, czyli Baszków, i to będzie, nie wiem, nawet szczerze, jak to nazwać, ale chyba gospodarstwo Baszkowie, no tak to bynajmniej na teraźniejszość będzie to wyglądało, no bo chyba o to chodzi. Tu oczywiście, jak już mówiłem na sprawdzaniu, będziemy się zajmować hodowlą krów, no to bydło musi się jakoś, powiem szczerze, nie miałem takiej serii, żebym no, zajmował się najbardziej oczywiście krowami. Teraz wiadomo, no trzeba zarabiać, czyli trzeba obsiać, bo jest wiosna, a potem są sianokosy, te wszystkie pierdoły, wariactwa i kiszoneczka. No, do tego jeszcze daleko, dlatego ten pierwszy sezon będzie taki, a nie inny. Czyli troszeczkę bajerów, ale liczę, że wam się to oczywiście spodoba. No i zarazem też inne w ogóle mody. Jak widzicie, New Hollandy, właśnie John Deere'y i no i tam jakieś właśnie inne kombinacje. Póki jesteśmy jeszcze na tym Baszkowie, bo zaraz będziemy oczywiście kontynuować dalej, wiele komentarzy było na temat właśnie, gdy opowiadałem, no, gdy sprawdzałem tą mapę, wielu z was, no to tam akurat był ogrom komentarzy, pisało, że jest to gospodarstwo Pawła Sneli. Oczywiście na samym początku pozdrawiam serdecznie Pawła, jeżeli to ogląda, nie wiem, ale na pewno pozdrawiam, bo tak jest, no to jest odzwierciedlenie, ale już wam tłumaczę, dlaczego no tak nie za bardzo się odzywałem w tym temacie. Oglądałem filmy, może inaczej, znam kanał Pawła i widziałem nieraz jakieś tam filmy, może nie miałem jakoś
tyle czasu, żeby obejrzeć wszystkie właśnie filmy, żeby wiedzieć w 100% o co chodzi. Dlatego nie chciałem za bardzo opowiadać, że coś, że tamto, że widziałem. No bo po co, jak to się mówi, jak się nie wie czegoś w 100%, lepiej o tym nie rozmawiać, bo no po co, jak to się mówi, mam kogoś gospodarstwo, nie wiem, tłumaczyć czy gadać, jeżeli o nim prawie że nic nie wiem. Tam gdzieś widziałem filmy, gdzieś mi przeleciało to pomiędzy oczami. Dlatego fajnie, dlatego gdy, nie wiem czy pamiętacie, czytałem taką tabliczkę na właśnie chyba ogrodzenie, ale po tamtej stronie całej tej mapy na wsi, czy tam miasteczku, nie wiem jak to nazwać. Gdy przeczytałem tą tabliczkę właśnie z tym nazwiskiem, mówię, aha, to już wiedziałem o co chodzi, dlatego nie chciałem się zagłębiać, a wy od razu wszyscy pisaliście właśnie, że to jest gospodarstwo Pawła i tak dalej, nagrywa, jest kanał, o którym dobrze wiedziałem, ale jak mówię, ja nie lubię rozmawiać o czymś, czego nie wiem w 100%, tak? Dlatego wolałem sobie zostawić to dla siebie. Bardzo mi się ono podoba, szczerze, z ręką na sercu przyznaję się, po odcinku sprawdzania jeszcze raz poszedłem na kanał właśnie Pawła i tam sobie oblukałem, no, że tak powiem, po swojemu, bo tak jak to wygląda w realu i naprawdę, no, ktoś nawet w komentarzach napisał, że mieszka niedaleko Waszkowa i tą mapę i te okolice odzwierciedlono na 70% jak nie więcej. Dlatego, no, powiem szczerze, naprawdę tutaj gratulacje. No, co do tego gospodarstwa tutaj, to jest naprawdę odzwierciedlone, no, bombowo. Dlatego tutaj dla autorów mega gratulacje, bo zrobić gospodarstwo, coś takiego, to cud mi i orzeszki. Plus do tego dla Pawła też, no, bo na pewno te wszystkie tekstury i całe to akcje też tam dawał, przecież o wiele, tam pięknie było napisane nawet na fanpage'u, że przyczynił się mega do tego, dlatego super mapa powstawała rok, dlatego no nie dziwię się, że wyszła tak, a nie inaczej, bo jak sami widzicie stąd, widoki mega tam daleko gdzieś, więc no jest co oglądać. Na pewno, no tak jak mówiłem, co do tych właśnie pierdółek związanymi z polami, nie dziwię się, bo pola nigdy nie były dobrze zrobione. Zawsze muszą być błędy z tym kupnem, ale no cóż, tak to już jest. No, nad tym nie będziemy teraz, jak to się mówić, płakać. Ja sobie poradzę. Ja nie jestem jakimś bardzo człowiekiem, który musi, nie wiem, ugryzie się w każdy tam szczególik. A to już jest, jak to się mówi, a pola tam, kupno pól zrąbane, a to można odpuścić mapę, nie grać, no bo co? Nie, nie, ja tam patrzę bardziej na całą resztę, a jak już mówiłem na początku, że no tych sprawdzeń trochę zrobiłem i nie znalazłem jakoś zabójczej mapy, chociaż Pawson bardzo mega się starał na przykład zrobić te kupna pól i jemu naprawdę to wyszło perfekcyjnie, ale męka pańska jest gruba i pola też musiał pokombinować po swojemu, nawet szczerze nie sprawdzałem wszystkich pól, dlatego też nie wiem, ale na pewno poprawił to mega. Dlatego wiem co to oznacza pod względem właśnie tego kupna i nie dziwię się, że no naprawdę będzie ciężko. Nie wiem jak zresztą pól. Powiem szczerze tyle. Jeżeli naprawdę będą problemy z kupnem, właśnie z w ogóle obrabianiem pól, to po prostu obkupię wszystkie pola naokoło, to będzie trochę nierealne, ale wolę zagrać nierealnie niż męczyć się właśnie z tym, co było na początku, czyli szukać miejsca, od którego mogę zacząć, żeby pięknie pokazało mi, że to pole należy do ciebie, bo oczywiście jak kupię pole obok, to wszystko zniknie i bezproblemowo będę mógł pracować. Dlatego zobaczymy, jeżeli nie, to tam doliczę sobie pieniądze tak, żeby obkupić wszystkie pola, obkupię pola i po prostu już nie będę potem tracił pieniędzy na pola, tylko normalnie będziemy sobie grać. Tyle w temacie. Dlatego nie jest łatwo. Najpierw powoli. Powiem szczerze, że pedały się chyba poprawiły, chociaż nadal skrzypią, ale tak pięknie to dawno mi nie chodziło, żebym mógł jeden na godzinę obrobić przy słupie. A że jestem nie dość, że z siebie, to jeszcze z tych pedałów, że udało mi się tak pięknie powolutku wjechać. Szacuneczek. Więc chyba co do mapy Baszków wszystko wyjaśnione.
Tak wiem o tym, o tych wszystkich pięknych okolicach, ale nie chciałem za bardzo udzielać się. No bo mówię, jak nie wiem czegoś, to nie gadam. Wolałem skupić się na sprawdzaniu mapy. Mapa jak każda inna, chciałem zobaczyć, jak wygląda. No ale potem ocenienie już potem tej gospodarki realnie w grze bombowo, dlatego to jeszcze dało takiego powera, że naprawdę aż mi się zachciało grać. No ale największy power to jednak save i modpack. To dało mi już taki plus tutaj, oj, serdeczny do tego, jak już zobaczyłem, nie wiem, ktoś z widzów chyba napisał, że właśnie save z modpackiem młody wydał na fanpage'u. Wbiłem i zgadza się wszystko i tak. I to jak pobrałem, zobaczyłem, jeszcze zobaczyłem, że to jest pięknie poukładane. Bo tak, wiecie, save save'em, jak to się mówi, modpack modpackiem, ale teraz poukładaj sobie, to też jest problem, jak to się mówi, tak? A tutaj, nie dość, że ładne, naprawdę ładne maszyny. Najgorszy jest ten problem, że nie sprawdziłem, jakie ma maszyny Paweł na swoim gospodarstwie w realu, na tym gospodarstwie dużym, tak? Jak to wszystko wygląda? Czy te właśnie maszyny, na których ja pracuję, to są odzwierciedlenie tego, co może mieć na gospodarstwie? Nie wiem, naprawdę powiem szczerze, nie mam czasu na oglądanie filmików rolniczych. Ostatnimi czasy, jak sami wiecie, nawet ja u siebie nie mam czasu ogarnąć. Niekiedy jest czas dwudniowy bez filmiku, a live'y to już w ogóle miesiąc chyba nie było. Dlatego nie dziwcie się i nie hejtujcie mnie zarazem za to, że nie mam czasu na oglądanie filmów. Ale oczywiście serdecznie pozdrawiam każdego, jak i właśnie Pawła, tak i wszystkich autorów, bo chyba było ich trzech, właśnie tej mapy, no bo mega, mega robota, aż się chce grać na takiej mapie. Klimaty, powiem szczerze, właśnie takie gdzieś w moich okolicach, czyli płaskie, nie za duże, poletka, naprawdę fajnie, miło się pracuje i jest git. Dobra, ciąg dalszy, byśmy wszystko nie opowiedzieli na tym odcinku, bo na samym odcinku nie będziemy mieli co opowiadać. Co do serii, czyli na razie sprawdzanie mapy Baszków, to są takie wersje, które naprawdę na razie tak ciągnę. Na razie nie wiem, co z serią taką moją z mapy Pawsona, bo tam w tym momencie też byłaby wiosna. No i to mnie teraz zabolało, że no na dwóch mapach wiosna, to tak nie za ciekawie. Letko się to gryzie i z jednej strony nie wiem, czy będę miał czas, żeby ogarnąć wszystkie te mapy na raz. Rąbek tajemnicy jest taki, że Pawson szykuje kolejny hit z mapą, więc nie wiem czemu, ale chyba poczekam już z kolejną serią właśnie z Pawsona mapy, z tej nowej, bo ona po pierwsze ograniczeniach naprawdę jest mega i powiem szczerze, że wolałbym tam coś wykminić niż kombinować, dlatego myślę, że na razie serię singla przerzucimy taką bardziej na tą, czyli będę się starał rozbudować swoje chęci z gospodarstwem właśnie tutaj, bawić się właśnie z krowami, a na razie tamtą odpuścimy, no bo to było na ten sam deseń, tam też długo nie robiłem, po zimie wszystko stanęło i naprawdę nie miałem czasu. Dlatego myślę, że na razie tak zrobimy, poczekamy na tą nową mapę, potestujemy ją później. Może, że naprawdę będę miał ogrom czasu, w co wątpię, to wtedy pokombinujemy. Zarazem, kolejną serią, którą na pewno chcemy, już mówię w liczbie mnogiej, chcemy, żeby wróciła, jest to seria z Thanasem. Po paru miesiącach, nie wiem ile, nawet dwóch, trzech, chyba dwóch miesiącach przerwy od ostatniego odcinka z nim, z tej naszej pięknej mapy, jeżeli będziemy mieli czas, to na pewno u mnie pojawi się kolejny odcinek właśnie z tej naszej serii. Dlatego liczę, że nam się to spodoba. I to będzie na razie taka wersja, na której sobie pogramy. Będziemy ciąg dalszy tam robić, bo naprawdę, powiem szczerze, że ta mapa tak mega mi się jeszcze podoba, bo nie dość, że podstawą oczywiście mapa Pawsona jest, to po moim edicie, który naprawdę, no, podobał się każdemu, nawet Bolkowi. A jak wiecie, Bolek jest wybredny co do map. Ciężko dobrać mu mapę, żeby mógł sobie miło pograć. Dlatego naprawdę cieszę się, że po nawet gmerach moich wyszło coś pięknego, więc ta seria też powróci. Ale myślę, że to już po zasiewach teraz właśnie wiosennych, gdy ta nas
jak to się mówi, no ogarnie większość w polu, bo teraz po szkole wraca i akcja tam pole, więc myślę, że też tak nie za bardzo ma potem siły. Może, że uda się coś w tygodniu, no to zobaczymy. Ach, jak tam będzie, to będzie. Dlatego nie mam co mówić. No i podstawowo oczywiście od zera do farmera i od ara do hektara. Nasze dwie poczciwe serie, które ostatnio na temat wiosny znów ucierpiały, bo jak dobrze wiecie, nie było Brączusia, który ostatnio powrócił. Udało się wreszcie akcję z tym komputerem ogarnąć. Ma nowy, pięknie, jest super, ale znowu wiadomo, wiosna, czyli akcja w polu. Powiem szczerze, że żałuję, że ja tego nie mam, bo chociaż nie wiem, myślę, że już wtedy w ogóle bym pewnie na kompie nie miał dla was ani chwili, żeby nagrać odcinek, albo gdzieś dopiero naprawdę wieczorem na jakiś odcinek, ale tylko od zera, od ara i do widzenia. Dlatego żałuję, że nie mam czegoś takiego, ale mam inną robotę i też naprawdę potem, nie oszukujmy się, nie chce mi się już męczyć się. Bynajmniej z live'ami, bo na odcinek, jeżeli mam czas, to dlatego bardziej się skupiłem ostatnio na filmach, to nagram wam, bo wiecie, no to jest z jednej strony tylko 30 minut, potem renderowanko, wrzucanko, teraz net jest spoko, więc tutaj na luzie powinien być git, wszystko się wrzuca i jest fajnie, ale nawet wiecie, że nawet na to niekiedy nie ma czasu, więc te przerwy dwudniowe, jednodniowe niekiedy się zdarzają. No bo jak mówię, jakbym miał jeszcze własną gospodarkę, to by był dopiero hit. Czego żałuję, fajnie by było, ale nie ma to tamto. Pojedziemy od tej strony, może coś się uda jeszcze dosiać. Mam 25 kilo, więc zaraz zjeżdżamy na gospodarkę i ja się z wami pożegnam. Co do naszych serii, liczę, że w tym tygodniu jak najwięcej uda się nagrać, ale jak dobrze wiemy, zasiewy, orki, agregaty i te sprawy, wszystko na pełnej, więc no, ze strony Brączka, no po tych hektarach, ile on tam ma, na pewno będziecie się musieli jakoś przygotować do tego, że naprawdę tego będzie mało. Bolek myślę, że sobie poradzi jak najszybciej, więc tu nie będzie problemu na jakieś odcinki, ale zobaczymy. Ja tu nie rządzę. No i poboczne serie, takie jak w Request, te bajery z całą ekipą, czy teraz motory, nawet z Bolkiem, naprawdę perfekcyjnie. Nawet wpadły na kanał, więc mega się z tego cieszę. Więc chyba co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Nawet nie wiem, ile tu kilo było w tym siewniku, ale ogarnęliśmy. Calutki siewnik poszedł z zasiewy pszenicy, więc pszenica zasiana. Naprawdę miło się tutaj pracuje na tym naszym Baszkowie i nawet odcinek wyszedł dość długi, bo tak sobie gadałem. O tym, co miałem wszystkim powiedzieć, powiedziałem, to jest naprawdę mega rozkosz. Wiadomo, fajnie by było odpalić live'a i dokończyć sobie wszystko, pobawić się właśnie na live'ie. Jak będzie, zobaczymy. Na pewno częstotliwość filmów właśnie z tych serii nie będzie duża. To na pewno bądźcie pewni, bo nie dam rady. Ale tak samo jak sprawdzanie map, tak samo jak gospodarstwo Baszkowie, na pewno bym chciał chociaż raz w tygodniu, żebyście zobaczyli. No może, że jak to się mówi, mniej będzie czasu na od zera do farmera. A czemu nie mogę? Halo, halo, chciałbym go zgasić. Proszę cię bardzo. O to mi chodziło. A jednak są te otwierane wrota są. Więc powiem szczerze, że wszystko się udało. Moje gospodarstwo w pełni jest 16-17, trochę to idzie. Powiem szczerze, że ten JCB jest naprawdę fajnie wygląda. Pług się zbugował, ale mniejsza z tym. Cała reszta jest perfekto. Liczę, że Wam się oczywiście ten pierwszy odcinek nowej serii, tak jak już mówiłem, niby singla, ale też na pewno będziecie mogli jakiś efekt multiplayera zobaczyć, bo jak wiecie, modpack jest ogólnodostępny, więc jest szansa, że ktoś z mojej ekipy, no, odwiedzi mnie i pomoże tutaj. Wiadomo, no, w siewach, gdy mam tylko jeden siewnik, no to nie za bardzo. W sianokosach, gdy mam jedną kosiarkę, też nie za bardzo. Ale w jakichś tam kukurydziankach czy innych wersjach, no to zawsze postaram się, żeby ktoś mi pomógł. Ja Wam serdecznie dziękuję i liczę, że ta nowa seria Wam się spodoba. Bo jeżeli tak, no to oczywiście to będzie ta seria,
taka bardziej moja singla z mojego gospodarstwa. Przerzucimy się na czas właśnie tutaj zabawy i liczę, że Wam się spodoba, bo mi na razie się mega podoba. Na pewno będę chciał potestować tą mapę, zobaczyć, co ona w sobie ma. No a jak wbijecie 2000 łapek w górę, to przejadę się w następnym odcinku mleczarką, bo tego żeście jeszcze nie widzieli w moim wykonaniu. Ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się do następnego odcinka. Hello!